Witam serdecznie. Ja jestem Spokojny Człowiek. To jest Europa Universalis 3. Gramy oczywiście państwem tureckim i kontynuujemy zabawę z poprzedniego odcinka. Ostatnio toczyliśmy fajną wojnę z Persją, którą żeśmy wygrali. Później zaczęliśmy kolonizować Syberię, ale niestety wypowiedziała nam wojnę Burgundia. Znaczy Aragonia, Burgundia się do niej dołączyła, to nie jest fajne. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Skarby mamy na plusie, więc w zasadzie nie musimy się tak bardzo mocno przejmować. Mamy dosyć dobrą sytuację. Co bym chciał powiedzieć? Przede wszystkim tutaj zaraz musimy wprowadzić podatek na wojnę, nałóż podatek na wojnę, żeby taki był, żeby tutaj zarabiać dużo, dużo sobie zarabiać i zaczniemy sobie tworzyć armię. Tutaj sobie stworzymy wielką, wielką armię. Będziemy mieli naprawdę dużo żołnierzy. Zaraz sobie tutaj jakichś generałów natworzymy, jakiś tam ludzi, którzy na pewno przydadzą nam się. Ja będę chciał tą wojnę, w tej wojnie po prostu obronić się. Nie będę atakował, będę się bronił. Mam dużo kasy, mogę sobie na to pozwolić. Nawet jakby brakowało kasy, to jakoś pewnie z tego wybrniemy. Mam dużą armię, sprawdziłem sobie przed chwilą, ile ma Burgundia. Ma jakieś 120 tysięcy, więc oni myślę, że mogą pęknąć. A i pewnie. Pewnie i... No, tutaj są troszeczkę gorsze jednostki. Warto by tutaj jeszcze potworzyć tych... Dobra, może wystarczy. Mam w tym momencie, już mam 150 tysięcy, więc na pewno jest to całkiem fajne wojsko. Tutaj ślitacy, ale jeśli szło, no... Tutaj byli wojska do ścigania buntowników, ale ja ich oczywiście tutaj nie będę brał. Jak to wygląda mapa wojenna? No, niezbyt przyjemnie, tutaj cały świat przeciwko nam. Niestety tutaj nie mamy w tym momencie żadnego jakiegoś takiego wojska. Może tutaj byśmy udało nam się rzucić te wojska stąd. Co ja bym mógł zrobić? Tu mam 17 tysięcy, mam, nie jest źle. Tu mam 17, 8. Można z tego coś pewnie wycisnąć. Tu oni mają 20 tysięcy, ale mamy troszeczkę już chyba gorsze wojsko dzisiaj. Troszeczkę chyba gorsze, bardziej zacofane. Zobaczymy, jak oni tutaj... na pewno sobie wypełnimy tą. Ja kolonizację nadal będę prowadzić, dopóki nie uzyskam tych kolejnych dwóch prowincji, a może i trzeciej tutaj, to ja tą kolonię będę cisnął. Nie będę się poddał, bo to nie ma sensu, mi się tak wydaje. Możemy jedynie zatrzymać chyba wojnę z Krymem, bo to nam chyba już nie jest potrzebne. Tak, uznają porażkę. Jest świetnie, jeden przeciwnik mniej. Na pewno to takie coś trzeba robić. Kasy mamy jak lodów jeszcze, więc możemy sobie naprawdę na dużą armię pozwolić. Dużo mamy wojska. Myślę, że teraz tak. Tutaj co bym chciał na południu? Tutaj pewnie mi się będą ściskać. O, tutaj już jest Burgundia atakowana. Jeżeli ktoś się tutaj wyląduje, ktoś tutaj wyląduje, no to wtedy... O, tutaj niestety Neapol może mi... Niestety mogę tutaj mocnego sojusznika stracić. Ale dobra, na razie się tym nie przejmuję. Mamy jakąś małą flotę, więc też będzie można coś tutaj z tą flotą może zrobić. Może nawet ją powiększymy jakoś. Te 5 statków, sobie 6 stworzymy. Wiadomo, że to kosztuje. Na razie nie będę tego otworzył, bo szkoda kasy po prostu. Tutaj stoi wojska. Te wojska oczywiście będę zabierał zaraz w rejony Burgundii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, tutaj nasze wojska już 16 tysięcy. Może sobie tutaj na to pójść. Na pewno to trzeba to uzyskać. Zobaczymy zaraz, co tu się dzieje. Dobra, zróbmy taką jakąś blokadę. Taką blokadę wojskową. Niestety wojsko nasze dużo kosztuje. Bardzo dużo kosztuje wojsko, dobra. Nasze, ale możemy tutaj sobie postawić 16 tysięcy. Nie mamy wielkiej... O, świetnie. No i jest pięknie, zobaczcie. Jest pięknie kolonia. Zaraz będzie kolejna nasza, tu będzie też zaraz nasza 86, to już będziemy mieć duże prowincje. Dobra, tu mogą mi to w sumie zdobyć, ja tego, dobra, w sumie mogą zdobyć, ale ja jeszcze tutaj pobiję. Zobaczmy, jak to wygląda na południu. Tutaj już nam weszli na Dżano, tutaj na pewno będę chciał ich pobić. No, bo Burgundczycy nie mają, gdzie przegraliśmy? O nie wiem, gdzie żeśmy przegrali. Burgundia, Aragonia, tam żeśmy gdzieś przegrali, dobra, ale to chyba... Dobra, tutaj... Oh shit, nie spodziewałem się tego. Wylądowali mi na Kretę. W sumie ostateczności tą Kretę mogę im oddać, żeby zamknęli kitę. No, ale dobra. Zaraz zakończę tą wojnę tutaj
Syberią, bo myślę, że to jest wojna bezsensowna totalnie, żeby dalej to prowadzić, ale jeszcze tą jedną prowincję muszę sobie uzyskać, być może na tą drugą trochę to jeszcze potrwa. No ale dobra, jak wygląda zresztą sytuacja? O, zdolność wojna 49% tylko, jesteśmy bardzo mocno zblokowani. Muszę stworzyć wielką flotę. Zobaczmy, jak nasi przeciwnicy stoją pod względem floty. Aragonia ma aż 83, mają wielką flotę. Burgundia, zobaczmy, jak Burgundia też ma dużą flotę. Mamy flotę praktycznie dziecinną, tak bym to mógł nazwać. No, możemy sobie stworzyć na pewno większą i taką większą flotę na pewno stworzymy, tylko że ta flota no, trochę będzie się budować, no, przyznajmy sobie szczerze. Trochę lecie, za czymś nam się to uda. Możemy przejść tutaj, nasze wojska mogą przejść. Trochę duże jest zaopatrzenie idzie niestety, to jest minus. No ale mamy wielkie, fajne wojsko. O, zdobyli naszą prowincję i my musimy się tutaj zjednoczyć z jakimś tam dowódcą. Dobra, stać. Zwerbuj generała, dwóch generałów sobie zwerbujemy. Takiego damy tutaj. Musimy tą armię pobić. Oni tu już idą. 23 tysiące, duża armia idzie nasza. Tutaj. Aden, oni chcą tutaj uzyskać. Ale oni wiedzą, że raczej no, szybko i nie przyjdzie. Dobra, 21 tysięcy, 22. No, przewaga mała jest po naszej stronie. Mamy przewagę taktyczną, więc na pewno tą bitwę chyba powinniśmy wygrać. Jeżeli ich mocno pobijemy, może oni zgodzą się na... O, jest zwycięstwo. Na to, że po prostu się stąd wycofają, nie? Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Że... No niestety, ja nie będę w stanie tutaj z nimi walczyć. No, kretyny na pewno nam zaraz zdobędą. Czekajcie. Stop. Jak to wygląda? Dobra, chcę zobaczyć. A, tu jakaś tam bitwa inna. Bo zwycięstwo, dobra, tutaj... Tam coś przegrała gdzieś, bo dobra, zobaczymy gdzieś, żeśmy przegrali. O, idzie wielka armia Argonii, dobra, idzie wielka... Oh shit. Co jest z Chorwacją? Dobra, wiecie co? Możemy sobie tu przejść. Dobra, idziemy tutaj. Tą armię Argonii musimy zniszczyć, być może uznają wtedy, że nasza siła jest zbyt duża, żeby oni mogli coś tutaj zrobić. Zobaczmy, ile mamy wojska. No mamy trochę wojska już. Mamy trochę wojska. Zobaczcie, ile mamy wojska, dobra. 30 chyba... Wszystkich wypełnione, dobra. 35 tysięcy już mamy. To jeszcze nie koniec, dobra. Z tego wojska naprawdę mamy tutaj... No sporo. Zobaczmy. Burgundia, jak tutaj się będą bić. Dobra, kontrolujemy prowincję. Kolejną prowincję kontrolujemy. I w zasadzie... Zobaczmy, może się ich uda wyłączyć z gry. Mogę tą wojnę przegrać. Teoretycznie przegrać. W praktyce w jakichś strat oczywiście mi nie zadadzą. Dobra, wygraliśmy. Co dzieje się? Aha, tutaj. Czekajcie. Być może uda się coś. O! A no, jest. A, co mi się wydawało, że mi się. Zaraz wywali grę. No, na szczęście chyba nie wywaliło mi. Co się tu dzieje w ogóle? Ale jeszcze tutaj się biją. Dobra, tu jest dobrze. No i mi grę wywaliło.